Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Dzień dobry, jest 27 września, jesteśmy 3 dni po oficjalnym uhonorowaniu jednego z największych zawodników ostatniego ćwierćwiecza polskiej koszykówki, już byłego zawodnika Anwilu Włocławek. Byłego od kilku miesięcy, ale od kilku dni oficjalnie na emeryturze. Szymon, witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry Państwu. I posmutniałeś, czy nie? Znaczy, widzisz, że się uśmiecham. Łzy już gdzieś tam, wydaje mi się, że wystarczająco ciekły tego 24. Natomiast gdzieś jak człowiek wraca myślami do tego wszystkiego, co było, tak, to jest normalne, że łezka może się zakręcić wokół. I to jest naturalne. Nawet jeżeli mówisz jeden z największych, nie wiem, czy mówisz o gabarytach, czy o wzroście, czy po prostu o tym, jakie miałem dokonania. To widzisz, to jednak ja nie ukrywam i to jest żaden wstyd. Wielki facet, a jednak łzy się potrafią pokazać. I to jest według mnie okej. I nikt nie powinien ukrywać swoich uczuć, swojego wewnętrznego, że tak powiem, zadowolenia, szczęścia, jak i również ewentualnego smutku, który gdzieś tam jest, bo oczywiście też jest smutek w tym wszystkim. Czyli co, chłopaki jednak płaczą? Tak. Mimo że uwielbiałem komedię Olafa Lubaszenki, jeżeli dobrze kojarzę, tak. Chłopaki nie płaczą. Nie, chłopaki płaczą, a biali potrafią skakać. O, to ładne. Potrafiłeś skakać w swojej karierze i całkiem wysoko. Dokładnie tak. Nie było może mi dane, żeby zaprezentować naprawdę tych najwyższych moich lotów kibicą Anwilu, ale też wydaje mi się, że niejednokrotnie mogłem pokazać, że tak powiem, czyste podeszwy. No było. To ten słynny konkurs w Brunszwiku, czy w Braunschweigu? Tak. Znaczy, konkurs był w Kolonii, tak? Ale wtedy byłem w Braunschweigu, tak. W Braunschweigu byłem jako zawodnik. Blond włoski. Blond, potem wiesz, no taki Dennis Rodman był w pewnym sensie i pamiętam, kiedy dostałem zawodnika miesiąca maja, to było właśnie to zdjęcie a la Prodigy, powiedzmy, z czerwonymi rogami i tak dalej. I było na pierwszej okładce na stronie magazynu, który się pojawiał. Tygodnik to był. To też było, wiesz, o tyle fajne. Na pierwszej stronie diabelnie dobry, diabelnie skuteczny Szymon Szewczyk. To ładna pamiątka. Ładna. Mam to wszystko dzięki mówię, siostrze, mamie. Mam gdzieś to wszystko, że tak powiem. No. Jest tego Masz trochę. Taką kronikę, tak? Takich swoich. Może tak, mam prasowych? Kronikę, ale nie mam jej chronologicznie. Wiesz, mam wszystkie te wycinki, gazetki, różne wywiady, różne zdjęcia. Wszystko to, co gdzieś tam się ukazywało, to skrzętnie było, że tak powiem, kolekcjonowane. Część jest zrobiona już jakoś tam chronologicznie, tak to nazwijmy, czy powycinane nawet. Są te rzeczy, natomiast nie jest to uporządkowane tak, jak może. Jakbym chciał, wiesz, że ktoś otwiera sobie książkę i jak, wiesz, ogląda zdjęcia z albumu, tak, po kolei. Chciałbym to zrobić, no ale wiesz doskonale, że trochę czasu by to zajęło. Mimo, że powiedziałeś sportowa emerytura, to tego czasu jest naprawdę mało. Więc na pewno to kiedyś zrobię lub ktoś za mnie to zrobi, ale ze współpracy ze mną. I chciałbym, żeby to się kiedyś gdzieś coś ukazało właśnie w takim... że tak powiem, albumie, tak to nazwijmy. Słuchaj, Andrzej, a może nakład Andrzej będzie większy. Napisał książkę po karierze. Wiesz, to już w trakcie kariery ludzie podchodzili i się pytali, czy właśnie napiszesz książkę i tak dalej. Ja mówię, czemu mam pisać książkę teraz? Wydaje mi się, że lepiej napisać książkę po karierze, ewentualnie o karierze lub o tym momencie przejścia, wiesz, tej końcówki, przejścia, jak sobie człowiek poradził lub też nie, bo nie mam pojęcia, jak na razie przechodzę, tak jest ta droga. Wierzę w ten proces i wierzę w te projekty, które gdzieś mam w głowie, ale jak to będzie, to nie wiem. I wydaje mi się, że to też byłoby, bo karierę wszyscy znają moją. Mniej więcej, no dzisiaj masz internet, że tak powiem, możesz sobie otworzyć i masz wszystko mniej więcej plus minus napisane. Oczywiście nie wiedzą tego wszystkiego, co się dzieje przysłowiowo w szatni, tak to nazwijmy, ale nie wiem, czy ktokolwiek napisał taką właśnie karierę, książkę odnośnie kariery, końcówki samej kariery, końca i początku, że tak powiem, tego nowego życia, czyli życie po życiu.
Życie po życiu toczy się tak naprawdę dopiero jeszcze zaczyna. Ale o tym może Szymon gdzieś na koniec. A jeszcze o tych emocjach z soboty. Spodziewałeś się, znałeś scenariusz, wiedziałeś, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Ale rozmawialiśmy kilka godzin przed tym wydarzeniem i powiedziałeś takie zdanie, nikt nie jest przygotowany na takie rzeczy i dokładnie sam tak. Nie wiem, jak zareaguje. Dokładnie tak. Ja wiedziałem, że na pewno łezka się pojawi. To zdawałem sobie sprawę, że te emocje w końcu puszczą, bo nie jest też tajemnicą. Chcieliśmy na początku zrobić to 16, tak? Staraliśmy się ściągnąć jakąś tam drużynę, w której grałem i tak dalej. Nie udało się, każdy już gdzieś tam miał zabukowany ten, więc gdzieś w mojej głowie cały czas był ten 16. Też powtarzałem sobie i nagle tego 16 nie do końca wypaliło, bo no mówię, we Fryga przyjechał, ja u nich nie grałem, więc to też jakoś tam nie miało tego wydźwięku. I wiesz, i miałem dodatkowy ekstra tydzień, gdzie poziom tego zdenerwowania, tego kotłowania się w żołądku gdzieś tam, mimo że na zewnątrz aż tak bardzo nie było widać, to nie ukrywam, że cały czas w głowie gdzieś to się działo, wiesz, cały czas myślałem, rozmawialiśmy wcześniej też o piosence, tak, która się akurat ukazał singiel w tym dniu, kiedy dowiedziałem się, że kontrakt nie zostanie przedłużony, czyli 24 listopada. Tytuł Adieu był idealny, można powiedzieć, pod to, ale dokładnie wtedy, kiedy rozmawialiśmy dosłownie chwilę wcześniej, jechałem i mówię, kurczę, nie, no to jest trochę za mocne. Ja to czuję, ja wiem, o co chodzi, ale... Ale hala tego nie zrozumie. Hala mogłaby tego nie zrozumieć lub by zrozumiała to opacznie, a nie o to mi chodziło. I szukałem właśnie takiego innego kawałka i akurat mi wpadł, zobaczyłem słowa, które są w tym. I wydaje mi się, że to było idealne. I ten tydzień to jeszcze bardziej podsycił te moje emocje, to wszystko. I w końcu, wiesz, jak to zobaczyłem ten filmik, to można powiedzieć, gilotyna poszła i koniec. I widziałem tylko Piotrka Kipina, nie wiem, czy latałeś też z kamerą? Nie, nie latałeś wtedy z kamerą, widziałem. Artur był na drugi na 3x3, ale mieliśmy. Byłeś na 3x3, przepraszam. Mieliśmy tak. Gościa od kamery. A tak, był inny, ale widziałem jedynie właśnie Piotrka Kiplina, który gdzieś tam latał wcześniej, co gdzieś tam próbował coś zrobić zdjęcie, a ja. No masz fajne, to też jest. Nie, to są piękne. To, ja nie mówię, że nie, to są piękne chwile, ale wiesz, no. W pewnym sensie można powiedzieć, no wiesz, dla faceta siedzącego reflektor na ciebie, co nie, a ty ryczysz jak bubr. Ale mówię, wcześniej go widziałem, ale potem tak naprawdę o nim zapomniałem totalnie. Patrzyłem na ten filmik, który notabene dziękuję tobie, wszystkim tym, którzy tak, no klubowie, dlatego mówię, no tobie i wszystkim tym, czyli Hubert Heyman, Łukasz Pszczółkowski, nie wiem, Artur Piotr i tak dalej. Wszyscy ci, którzy gdzieś brali w tym udział, mieli jakiś tam swój, że tak powiem, wkład w to, naprawdę wyszło to bardzo fajnie, bardzo emocjonalnie, co zresztą było właśnie widać po Picture of the Day chociażby. No, Picture of the Day było zdatnie. Po raz pierwszy w życiu chyba nie wiedziałeś, co powiedzieć. Znaczy inaczej, wiedziałeś, co chcesz powiedzieć, ale były... Były duże emocje. Ty jesteś gadułą, ty nie masz problemu z mówieniem i nigdy nie miałeś. Wiesz co... Tak jak powiedziałem wcześniej, mówię, jestem komentatorem sportowym, płacą mi za gadania, a w tym momencie nie możesz wykrztusić siebie, mimo że wiedziałem w głowie, wiedziałem dokładnie, myślałem o tym, układałem sobie, wiedziałem co, jak mniej więcej chcę powiedzieć i tak do końca nie powiedziałem, emocje, wiesz, z kartki też no, ciężko się czyta, tak? Nie chciałbym, że tak powiem, wziąć mikrofonu i przeczytać to, mimo że to na pewno byłoby może lepsze, bo na pewno nie, bym powiedział, trochę takie, ale byłoby trochę sztuczne. A znacie mnie, że no, ja lecę na spontanie. Zadaj Szymonowi jedno pytanie, cały wywiad. Leci na spontanie. Leci na spontanie. I tutaj był właśnie ten początek, gdzie naprawdę ścisnęło mnie gdzieś tam za gardło i mówię, nie no dobra, weź się ogarnij, mówię, ludzie na ciebie patrzą, tak? No tak, i oczekują wszyscy, żeby tutaj, co ten Szymon tutaj powie. Tak, dokładnie. Wyszło, myślę, że cała ceremonia wyszła godnie, wyszła naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie, na pewno ekscytująco i emocjonalnie. Wiesz co, Emilio, który był ze mną, powiedziałem mu po wszystkim, że jestem naprawdę z niego dumny, bo mówię, on... Mimo że widziałem, że w nim to się gotuje, gdzieś tam te wszystkie emocje, wiadomo,
Mówię, ty zachowałeś się bardziej profesjonalnie i lepiej ci to wszystko wyszło niż mówię staremu, bo mówię, widziałeś, mi puściła, mówię, ty naprawdę dałeś radę i naprawdę dał radę, co nie? Bo właśnie Łukasz Pszczółkowski mówił mu mniej więcej, jak żeśmy ustalali ściągać to, żeby to tam na nikogo nie spadło, żeby było cacy. I on się mnie pyta, ile to będzie ważyło i jak sądzisz, jak mocno mogę. Ja mówię, wiesz co, no nie wiem, ja mówię, gdzieś około 20 kilo. 20 kilo to spoko, co nie? To dam radę, co nie? Bo on myślał, nie wie, czy musi się zaprzeć, czy ten, ja mu powiedziałem po prostu, ja mówię, jak podejdziesz, chwycisz za te linki mniej więcej, to się cofnij, mówię, do linii końcowej, tak żebyś widział, jak to schodzi. Mówię, to chyba, mówię, będzie najlepsze rozwiązanie, tak żebyś widział po prostu, że to pomału spada, tak. I naprawdę dał radę, dał radę i to też jest dla mnie, wiesz, fajny moment, że mógł w tym uczestniczyć i był. I ty mogłeś z nim. Tak, tak, jak to najbardziej. Fajnie. Szymon, żeby tak, bo to tak, żeby nie było rzewnie, bo to a jednak bądź co bądź, to jest rozmowa, którą ja bym chciał przeprowadzić w takim świetle właśnie twojej kariery i tego ćwierćwiecza w koszykówce. Niech to będzie taki stempel na takim, w cudzysłowie, podsumowaniu tego wszystkiego, ale ja bym wolał, żeby to nie było właśnie z taką sztampą, tylko tak jakbyśmy trochę pogadali, nawet może bez kamery, tak jak zazwyczaj gadaliśmy gdzieś tam na wyjazdach i tego typu. A no tak, w sumie kamerę mamy. A, to zapomniałeś. Dobra. Więc ja mam kilka takich wątków, o których chciałbym się oprzeć i część może uda się odkryć coś nowego dla kibica, to by było fajne, ale niech to będzie takie Szymon na spontanie, tak jak powiedziałeś. Próbuj. No to lecimy. Tak zwane kopytka. Kopytka. Moja kariera. Hot or not? Hot. 25 lat kariery jednym słowem innym niż hot. Ćwiartka. Jeszcze raz? Ćwiartka. Ćwiartka to brzmi pięknie. Skończyłem tam, gdzie chciałem, czy skończyłem tam, gdzie wyszło? I to, i to. No tutaj się rozwijaj. Tutaj się rozwijam. Zawsze przez całą karierę chciałem zakończyć w Szczecinie, tam, gdzie rozpocząłem. I taki był plan. Zresztą na filmiku żeśmy o tym rozmawiali. Poprzez te wszystkie lata, kiedy wróciłem do Polski, starałem się, można powiedzieć, o angaż w Szczecinie, jak był nawet Marek Łukomski trenerem, czy potem ktokolwiek inny, to gdzieś starałem się w ten Szczecin wejść, tak? No bo zależało mi, rodzinne miasto, chciałem to zakończyć i według mnie to była, wiesz, piękna pętelka. Nie było mi dane, więc w pewnym momencie mojej kariery, po zdobyciu jednego mistrzostwa z Anwilem, drugiego mistrzostwa z Anwilem, powiedzmy ten covidowy, tak, i tak dalej, czyli dalej Puchar Polski, mówię, kurde, czemu ja mam cały czas prosić kogoś, czy się starać, czy nie wiadomo co, żeby zakończyć tą karierę w Szczecinie, na siłę. Mówię, tutaj się czuję rewelacyjnie, mam największe sukcesy, bo tak to można nazwać. Jest to miejsce żyjące koszykówką, bo czuć zresztą, ta hala, wiesz, według mnie powinna mieć minimum symbolikę serca, takie bijące, koszykarskie serce, bo takie jest moje mniemanie o hali mistrzów. I tutaj to nie jest żadna wazelina w stronę Wrocławka, kibiców i tak dalej, mimo że bardzo ich szanuję, ale taka jest prawda. To trzeba to po prostu przyznać, że taka jest prawda, bo Wrocławek tą koszykówką żyje, pokazuje, że tak powiem, na spotkaniach, co niejednokrotnie też podkreślałem. Pamiętajcie, sport to są i plusy, i minusy. Czasami się przegrywa, więc z drużyną trzeba być na dobre i na złe, a dla nas jest to ważne, więc wykorzystam ten moment. Bądźcie zawsze z tą drużyną, bo kiedy my, czy oni teraz będą się spotykali na środku i odwracali się do was w podzięce za ten doping, to nie wychodźcie, nie gwiźdźcie, nie wychodźcie. Czasami po prostu komuś coś nie wychodzi. Wam również w życiu nie wychodzi i to jest normalne. I nikt nie będzie was ganił za to. Nie przejmujcie się tym, bo drużyna, że tak powiem, i sezon jest długi, a czasami się po prostu wypadki przy pracy zdarzają. Wam się nigdy nic nie zdarzyło? No właśnie. I wracając do pytania, no? Wtedy powiedziałem sobie, to by było piękne, naprawdę piękne zakończyć karierę we Wrocławku. Chciałbym zdobyć z tą drużyną jeszcze jakiś medal, jeszcze coś. Szkoda, że ta pandemia się zwaliła na nas wszystkich, tak? Bo taki tripi, bym powiedział, potrójny puchar był naprawdę w naszym zasięgu. A to wtedy musiałbyś wtedy skończyć karierę, żeby to miało wydźwięk jakiś. Znaczy, wiesz co, nie. Chodziło mi bardziej o to, że mamy mistrza, tutaj mamy super puchar, mistrza i tak naprawdę moim zdaniem
Nikt nam nie podskoczy. No tak, no to wtedy byś musiał kończyć karierę wtedy. O tym mówię. Dlaczego? No bo byś zrobił wszystko, już byłoby o co grać. Z dobra, jednej lecimy strony dalej. Tak, ale ja nadal się czułem dobrze. Się oczywiście, dobrze. Kontuzje moje w życiu miałem, ale nawet dzisiaj, i mówię to szczerze, mam 40 prawie 1 lat. Ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem demonem szybkości, ja zdaję sobie sprawę. Mam swoje doświadczenie, które mogę wyciągać. Ale jak patrzę czasami na tych wysokich, którzy grają w PLK, to mówię, bez problemu bym zagrał. Nawet teraz. Tylko jedyny po prostu mankament to jest, powiedzmy, gdzieś ten bark, czy gdzieś coś, co mnie hamuje i mnie powstrzymuje przed jakimś ekstremalnym. Wszystko jest okej. Okay. Wtedy też było wszystko okej, okay, ale o tym nie wiem. O tym się dowiaduję, że tak powiem, w momencie, kiedy coś się dzieje. Więc to mnie hamuje, ale powiem Ci szczerze, że nadal się czuję głodny gry, co mnie trochę przeraża. Ale dzięki temu mam nadzieję, że to życie po życiu, które nadal będzie w strukturach koszykarskich, tak to nazwijmy, będzie mnie ciągnęło do tej koszykówki, ale już nie do grania, tylko do tego innego. Więc te emocje, to wszystko będzie gdzieś pożytkowane na innej płaszczyźnie. Dobra, lecimy dalej. Wycisnąłem maksa z kariery, czy nie. Kariera wycisnęła maksa ze mnie? Kariera na pewno wycisnęła maksa ze mnie, bo dużo rzeczy się działo, dużo kontuzji, dużo tego wszystkiego, wiadomo, po kontuzji. Według mnie człowiek potrzebuje dwa razy tyle wysiłku, determinacji, zaangażowania, żeby wrócić na jakieś tam, powiedzmy, tory i poziom, który się prezentowało. Ale to też w karierze spowodowało, że wewnątrz nie odpuściłem. Bo wiedziałem, że jeżeli ja odpuszczę, a jestem taki, że nie odpuszczam. Jeżeli mam coś zrobić, coś sobie zaplanuję, to robię. Wiem, że czasami osoby, które są blisko mnie, można powiedzieć, że na tym cierpią, tak? Są niezadowolone, bo już dawno powinienem coś skończyć, a ja nie, po prostu muszę to skończyć i taki jestem. Jestem uparty i o. Ale no gdyby nie to, to na pewno nie miałbym 25-letniej kariery. Takie jest moje zdanie. Okej. Okay. Najlepsze wspomnienie? O kurczę. Pierwsze, co przychodzi do głowy? Wiesz co, nawet od razu mam chyba z 10 różnych sytuacji, które mógłbym wiesz, gdzieś przytoczyć. Wybór w drafcie. W Braunschweigu to przed, no ciężko mi, wiesz, polecieć chronologicznie, ale w Braunschweigu mały chłopczyk ufarbowany na czerwono, no to dla mnie było coś niesamowitego. Później 52 Ewal, jeżeli chodzi o Avellino, gra w Wenecji, wygrana ze Sieną czy z Treviso, w szczególności z Treviso, kiedy biegałem z banderą z Lwem, czyli Hermem Wenecji Eugeńskiej, też po hali Pala Verde, gdzie graliśmy. Trójka na zwycięstwo. Na pewno pierwsze mistrzostwo, chociaż z humorem. To tak wiesz, jadę sobie chronologicznie. Później pierwsze mistrzostwo z Anwilem. Drugie mistrzostwo z Anwilem i według mnie pamiętny, bo to był naprawdę bardzo dobry i pamiętny mecz numer 7. W Toruniu. Słucham? W Toruniu. Tak, w Toruniu. Później mamy zdobycie tutaj kolejne z Anwilą właśnie pucharu. Zdobycie Eibla, tak? Embla. No i zakończenie kariery. To są takie, wiesz, to jest takie... To wymieniłeś kilka, wybierz jedno. Tak na zasadzie strzał. Raz, dwa, trzy. Nie potrafię. Nie naprawdę. Potrafisz. Nie potrafię, bo nie chcę przewyższyć czegoś nad to, co wiesz, naprawdę nie mam. Nie mam takiego dobrze. Jednego. To jest za długo i za dużo rzeczy się działo. Zaufaj mi, że przez 25 lat mam tyle tych rzeczy, które też gdzieś są dla mnie ważne, że nie jestem w stanie wybrać tego jednego. Mógłbym oczywiście powiedzieć wybranie w drafcie, ale zaufaj mi, że wtedy, kiedy wyczytano moje nazwisko,
to może mniej lub bardziej byłem poddenerwowany i wszystko mi wirowało w głowie, jak na zakończeniu, że tak powiem, tutaj na podwieszeniu koszulki. Jakbyś się mnie zapytał od razu, co się działo, z kim gadałeś i tak dalej, nie pamiętałbym. Dobrze, czyli najcenniejsze trofeum też odpada. Nie, najcenniejsze trofeum to na pewno jest mistrzostwo drugie, już bym powiedział, z Anvilem. Jedna scena, którą masz przed oczami, jak myślisz o swojej karierze. Jedna pierwsza. W Braunschweigu, kontra, nabiegam, wybijam się, ciężko powiedzieć, dostaję pasa, akurat kolega penetrował po linii końcowej, podał mi podanie, a ja biegłem na wprost kosza. I pamiętam to doskonale, gdzieś za linią rzutów wolnych, odbijam się, koleś podchodzi, razem z nim, biorę go razem ze sobą, że tak powiem, do góry i pakuję nad nim, gdzie, kiedy lądujemy, on jest wpakowany w tą konstrukcję, a ja nad nim stoję i robię tak zwaną tą napinkę, no, nie powiem, szkoda, że nie było wtedy YouTube'a aż tak, Twittera, Facebooka, Instagrama, tego wszystkiego, bo wiem, że ten filmik na pewno gdzieś może jest na jakiejś, wiesz, kaseta VHS, ale jakby ktoś to zobaczył, to by powiedział, kurde, naprawdę on latał. Okej. Okay. Najtrudniejszy rywal? Jowo Stanojewicz. Alba Berlin. 20 lat temu. Tak, dokładnie. Baby Shaq. Ale moment, Stanojewicz nie grał później przez chwilkę w Sopocie? Wiesz co, być może, ale ja nie grałem, ja nie grałem w Polsce, ale rywalizowaliśmy, ja grałem w Braunschweigu, on grał w Albie Berlin i wtedy żeśmy rywalizowali. Naprawdę, co człowiek miał dance, step, te wszystkie jego drobne, małe, to Josip Sobin jest naprawdę wybitny. Ja to mówię, że czasami Josip rzuca na węch do kosza, bo wie doskonale, jak się ustawić, mimo że to ciało czasami wygląda nieskoordynowane. Josip, uwielbiam cię, żeby nie było. Zresztą znasz mnie, brat. Natomiast Jovo Stanojewicz no naprawdę był kolesiem, z którym trzeba było się ostro namęczyć. Drugi, Luis Scola, bo kilka razy miałem możliwość grania przeciwko niemu w Eurolidze. I Baby Shaq. Sorsanidis. To tak na szybko mógłbym powiedzieć, że to byli ci zawodnicy. Potem jeszcze we Włoszech był okej, Martin Lunen, ale on akurat był bardzo inteligentny. Nie był tak masywny, taki wielki i tak dalej, ale był bardzo inteligentny. Miał nosa, gdzie uciec, gdzie pobiec, gdzie zrobić zasłonę. Cokolwiek, to nad nim trzeba było naprawdę się skupiać. Dobra, najtrudniejsze wspomnienia. Kontuzja, leżenie na parkiecie w Warszawie. Polski. Tak, Puchar Polski. Okej. Okay. I teraz jakby tutaj też zatrzymam się na chwilkę i zapytam Ciebie ja o jedną scenę, którą ja z kolei mam przed oczami, jakby ktoś powiedział Szymon Szewczyk, albo Ty byś mnie zapytał, to jest ten gest uniesionego palca w górze po trójce, czy to jest coś, o czym możesz opowiedzieć? Tak, jak najbardziej. Wiesz co, swego czasu, grając właśnie w Braunschweigu, poznałem wspaniałego człowieka, Rajmund Kotecki, bydgoszczanin. Wyprowadził się do Rajchu, tak to nazwijmy, jak to kiedyś było. I miał Café Bistro Corner. Trafiłem tam naprawdę bardzo przypadkowo. Kolega z drużyny powiedział, że pracuje tam Polka, że właściciele też są Polakami i żebym tam po prostu poszedł. Bo w Braunschweigu nie miałem nikogo, tak? Nie miałem nikogo, z kim pogadać. To mówię, no zacznę od znajomości od Polonii, tak? Chociażby, żeby wiedzieć może gdzieś. Na początku Ewa miała na imię, jakoś tam zbytnio, wiesz, no kolejny klient przyszedł, cokolwiek, a wiesz, chciałem pogadać, zapytać się, gdzie można spotkać Polaków, gdzie można coś zjeść, bo nie wiedziałem nic. I pamiętam, wpada Rajmund i zaczynam z nim rozmawiać, mówię mu, kto jestem i tak dalej. I powiem Ci szczerze, że mimo tego swojego wieku, różnicy w szczególności, bo między nami było 30 lat różnicy, to tego nie było widać. Co się okazało? Był, bo niestety już zmarło mu się, był tak samo jak ja strzelcem, więc zaczęliśmy się dogadywać, że tak powiem, bardzo szybko. Był w tych właśnie pięknych momentach gdzieś tam tej kariery mojej również i to jest, mówię, człowiek, który dawał mi też dużo, że tak powiem, wiesz, fajnych rad,
jako starszy, tak, jako taki starszy brat. On był dla mnie papi, no bo wiadomo, tatę mam, Mirosława, pozdrawiam serdecznie. Natomiast papi zawsze był gdzieś tam, wiesz, obok coś próbował, robił. I to jest człowiek, który naprawdę zawsze gdzieś będzie u mnie w głowie, u mnie w sercu, bo też sprowadziłem jego ciało do Polski. Nie miał ani dzieci, ani nikogo, kto to zrobił, to wspólnymi siłami, że tak powiem, żeśmy sprowadzili to ciało. Pamiętam, jak odszedł, to byłeś przez jakiś dłuższy czas. I to jest ten symbol właśnie, że... Pamiętasz. Pamiętam o nim. Pamiętam po prostu o nim, bo naprawdę wspaniały człowiek. Szymon, tak będziemy przeskakiwać między tymi emocjami, trochę tych miłych, trochę właśnie takich wspominkowych. Teraz pierwsze skojarzenie. Poprosiłbym cię na takie 5 haseł. Zespół. Jedność. Autokar. Zabawa. Hotel. Odpoczynek. Niech będzie. Szatnia. Jednym słowem nie mogę. Szatnia, co jest w szatni, zostaje w szatni. Kibice. Drugi dom, inaczej, tak bym nazwał. Okej, okay. Kibice. Szósty zawodnik. To ładne. Pierwsze skojarzenie, Szymon Szewczyk. Powiem ci, że dobre pytanie. Naprawdę pierwsze skojarzenie, Szymon Szewczyk, niechaj będzie, gaduła. Gaduła. Czego nie lubię w sobie lub nie lubiłem w sobie? Łysiającej głowy. Myślę, że powiesz gadulstwa. Co w sobie lubiłem najbardziej? Albo lubię w sobie nadal? Pasję do innych rzeczy niż sport. Okej. Okay. I to się bardzo nam dobrze łączy. O tym za chwilę też pogadamy. Ja sobie napisałem takie tutaj hasło. Rozładunek drzewa. Rozładunek węgla. Umiejętność rozmawiania z ludźmi. Time to start Halloween. Taką akcję robiliśmy. Mhm. Powiedziałeś, co w sobie lubię najbardziej, czyli te wszystkie pasje dookoła koszykówki, o tych pasjach też za chwilę. Ale ja mam też obraz takiego ciebie, że wychodzimy na scenę na gali Orlenu w Warszawie, jest prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, ty bierzesz mikrofon i te półtorej minutki na bezdechu, na spontanie, ciach, 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 tata Mirosław w tym roku to, a Puchar Polski to, a Puchar jest nasza, medal dla pana prezydenta, proszę bardzo, tak, nie masz tym problemu. Ten filmik gdzieś tam jest w internecie. I inna sytuacja, spotykasz pana Rysia z hali albo obsługę hali i tu mam ciasteczko, tu mam proszę bardzo to, coś, ten, co słychać u pana, jak tam żona, jak sytuacja. Robimy time to start Halloween, rozwalona dynia w całej szatni. Na drugi dzień się dowiaduje, że Szymon już był, że przyniósł jakiś tam poczęstunek, że podziękował za to, że było posprzątane. Gdzieś ktoś cię widział, że rozładowałeś chyba na trasie za Wrocławkiem, rozładowałeś komuś drewno. To taka historia, którą ja znam. Pomagałeś rozładować drewno jeszcze w czasach kariery. Naprawdę taką sytuację znam. I chodzi mi o to, że ty... Moje zdziwienie jest takie, bo kurde, sam nie pamiętam. Nie rozładowałeś nigdy drewna? Nie, jak mi powiedziałeś rozładunek drewna, okej, okay, ale ja rozładowałem... Myślałeś o sobie samemu? No, o siebie samemu i mówię w domku, gdzie... Nikt nie mógł tego widzieć. No, a ja myślę, że no, chodzi mi o to, że ty masz sobie coś takiego, jesteś gadułą, to wszystko się zgadza, ale masz umiejętność rozmawiania z ludźmi. Niezależnie od okoliczności. Pierwszą osobą na wysokim bardzo stanowisku to jest obecny prezydent Wenecji, Bruniaro, który jest właścicielem drużyny z Wenecji. Były ćwierćfinały, graliśmy z Vareze. Mecz, dzień przerwy, mecz. Przyjeżdżamy do Wenecji. Mamy akurat poranny trening, jakoś tak po naszym meczu. Grało się do 4 zwycięstw, więc przegrywamy 3-0 i tak mówimy, kurde, no naprawdę, Vareze było wtedy na innym poziomie. Jesteśmy na treningu. Trenujemy, nagle wchodzi Luigi... Tak, Bruniaro. I zaczyna coś do nas rozmawiać. Wiadomo, duża hala, mecz, dzień przerwy, mecz, hala musi być gotowa na ten kolejny dzień. Więc jest starsza pani,
która gdzieś tam odkurza, wiesz, te VIP akurat i tak dalej, bo Hala Taliercio, czyli w Mestre, obok Wenecji, tam gdzie są rozgrywane spotkania Human Rare Wenecji, jest troszeczkę bardziej płaska, więc tam są, wiesz, jakieś dywaniki i tak dalej dla tych VIP-ów i ona tam jedzie tym odkurzaczem po prostu. No wiadomo, nam to nie przeszkadzało, bo jeżeli przeszkadza ci pani z odkurzaczem, no to co dopiero 3-4 tysiące osób drący się na meczu. I on zaczyna do nas rozmawiać i w pewnym momencie zaczyna coś tam do niej krzyczeć. Ja to rozumiem, że ona ma to wyłączyć, że ma to skończyć i ma wyjść, tak? No bo on w tym momencie rozmawia. Od razu mi się to nie spodobał, ton oraz to, w jaki sposób to powiedział. Ona wyłączyła i mówi, że no przepraszam bardzo, ale no nie mogę, bo muszę to posprzątać. Mam na to 3 godziny, tak, tam i ma to wszystko być zrobione. A on mówi, nie interesuje mnie to, proszę skończyć, proszę wyjść. A ona mu odpowiada, że ale szef mi kazał to zrobić. Ja zatrudniam twojego szefa, proszę wyjść, tak dalej. Ogólnie sytuacja bardzo mi się nie spodobała. On dokończył z nami rozmowę. Ja rozumiem, był może emocjonalny, może to nie interesowało mnie to zbytnio. Wygrywamy spotkanie z Varese numer 4. Ja niestety doznaję kontuzji pleców. Zostałem popchnięty gdzieś tam, coś mi strzyknęło. I w pewnym momencie spotykam się z nim, jakoś tam po tych kilku dniach. Byłem też pierwszą osobą spoza rodziny, która trzymała jego syna. Z nową partnerką syna dali mi jak gdyby podtrzymać dziecko małe, tak, bo się non stop pytałem, jak się czuję, jak to tamto, więc kontakt mieliśmy naprawdę bardzo dobry. Ja przy jego żonie mówię jedną rzecz, ja mówię, wiesz co, mówię, muszę ci o tym powiedzieć, bo mnie to boli, to jak się zachowałeś, mówię, do tej starszej pani, która sprzątała. Mówię, dla mnie to było po prostu nie do pomyślenia i bardzo mnie to zabolało i mówię, muszę ci o tym powiedzieć, bo nie tak powinieneś się zachowywać, bo jesteś człowiekiem na stanowisku. Ja ciebie i tą panią traktuję tak samo, bo jesteście tak samo ludźmi. Jeżeli mam problem z klubem, nie wiem, z wypłacalnością, cokolwiek, idę do ciebie. Jeżeli mam problem, że tak powiem, że parkiet jest brudny, to idę do halowego. Jeżeli nie mam na przykład, nie wiem, stroju, czy potrzebuję jakiejś tejpik, idę do masera. A jeżeli potrzebuję, żeby salka na przykład była wysprzątana i tak dalej, czy powiedzmy coś uprasowane, no to idę do naszej kochanej pani Małgosi na przykład, tak? Ale wszystkich traktuję tak samo. I do każdego powiem dzień dobry, do każdemu powiem do widzenia. I po jakimś czasie spotkałem żonę jego i on mówi, ty wiesz, jak mu to poszło w pięty, jak on tym się przejął, że dobrze, ty mu to powiedziałeś. Ja mówię, ja się cieszę, ja nie chciałem nic złego, ja po prostu mu powiedziałem to, co ja czułem. Więc taki ja jestem, że wszystkich traktuję równo do pewnego momentu. Do pewnego momentu. Albo przechodzimy na stronę biznesową, tak, czyli gdzieś coś chcemy załatwić, coś nas gdzieś łączy, jakaś relacja biznesowa, prywatna, obojętnie jakakolwiek. Lub ktoś po prostu mi zajdzie za skórę lub coś powie przy mnie, dowiem się o tym i to zweryfikuję i to będzie, no to wtedy powiedzmy ta przyjaźń może, czy ten stosunek mój do danej osoby jest zupełnie, zupełnie inny. Chociaż ja też nie staram się być osobą, która gdzieś pamięta, rozpamiętuje lub ewentualnie wsadzi ten palec w tą ranę i tam będzie gdzieś grzebać. Nie, po prostu można powiedzieć, że eliminuję to z siebie i nadal mu powiem dzień dobry, ale to będzie tyle. Okej. Okay. To ładna historia, ja ją znam, ty ją kiedyś opowiedziałeś o tej pani. Przechodzimy dalej do tej kwestii takiej związanej właśnie poza koszykówki. Co musiałeś zawsze zabrać ze sobą na wyjazd? Oczywiście, no buty, strój, to jest... To chciałem powiedzieć. Nie, to nie. Co innego? Bo ja wiem co. Tutaj trochę łączka mi pomógł, przypomniał. Mówisz, no okej, okay, jak lataliśmy, no to nie było zawsze łatwo, ale było w tym. Nożyk MacGyvera? Nożyk MacGyvera. Lub zestaw kluczy. Imbusy przypięte do pęku kluczy. Znaczy, no przy pęku kluczy, może inaczej. One się wiąże drugie pytanie. Na co patrzyłeś, jak wchodziłeś do szatni w hali rywala? Po pierwsze ustawienia, a po drugie jak prysznice są. Prysznice bo... Tak jak powiedziałem wcześniej, szatnia to jest nasz drugi dom. Dlatego powiedzmy z niektórymi zawodnikami, którzy rozwalali lód gdzieś w szatni, zostawiali bałagan, szlak mnie jasny trafiał i mogę to normalnie jasno powiedzieć, bo ja mówię, posłuchajcie, spędzamy w tym pomieszczeniu
Okej, możesz przyjść dwie minuty przed tym, przebrać się, wykąpać lub nie, też są tacy zawodnicy, wykąpać się nie, do domu. Okej. Ale jeżeli twoje miejsce jest nadal takie same, mnie to nie interesuje. Ale z reguły przychodzimy, pogadamy, usiądziemy, zjemy sobie jakiegoś owoca, cokolwiek, wypijemy kawę. Czasami Josip chociażby, o, wrócę do Josipa. Kafu, co nie jakiegoś tam Seven Days'a opierdzielał z rana. Więc każdy, kto gdzieś przyszedł, pogadał, więc spędzamy ze sobą, czy tej w szatni, dosyć sporo czasu. Więc ważne, żeby ta szatnia jednak jakoś wyglądała i też było dla mnie bardzo ważne, że jak wychodzimy z tej szatni, nawet u rywala, to żeby ta szatnia w miarę wyglądała, tak, żeby, no, żebyśmy pozostawili po sobie porażka lub też nie, ale jakieś w miarę normalne wrażenie. Szymon, to jest wszystko oczywiste i to się dzieje w sporcie, tak. Że wychodząc z szatni, nawet te zdjęcia, są takie zdjęcia, one przy okazji wielkich turniejów, na przykład piłkarskich, obiegają świat, że drużyna jakaś posprzątała, po sobie Japonii. Zostawiła karteczkę na przykład. Ale ja mówię o czymś innym. Pęk kluczy, pęk imbusu. Słuchaj, jeżeli po prostu i przyglądanie się prysznicą w hali rywala, to jest zupełnie inny kaliber. Nie, no bo wiesz, po meczu, jeżeli wchodzę do szatni, tak, przebieram się, chcę iść się wykąpać, a przysłowiowo, nie chcę tego nazwać, nie. Gdzieś tam leci po mnie, to ja się zastanawiam, mówię, kiedy w końcu ta woda zleci mi do tych stóp. I mnie to wkurza. Ja lubię mieć dobre ciśnienie, fajne ciśnienie, tak, żebym mógł się umyć i po prostu wyjść. A jak jest takie... Dlatego musimy ze sobą, żeby majsterkować. Bo to jest fakt, ja powiem kibicom, bo tak trochę gadamy i może kibice nie do końca wiedzą, ale to jest fakt wspomniany przez wiele osób, zawodników, nie tylko zawodników, trenerów, że to jest taki właśnie takie zdjęcie po meczu, czy przed meczem, czy po treningu, że jest prysznic i Szymon majsterkujący przy tam gdzieś to rozkręcił to wejście, prysznica w ścianę. I no, słuchawkę tam, powiedzmy i tak dalej. Tak. Wiesz, chodziło o to, że to się zakamienia, tak? Ja to doskonale rozumiem, ale no mówię, no bardzo mnie to wkurza, bo zresztą wiesz doskonale, że te szatnie, które jestem na co dzień, tak? Czyli tak jak tu, no to w Avelino też jest anegdotka, bo... No sam zrobiłeś te szatnie. Sam zrobiłem całą szatnię. Znaczy, no meble może nie, meble były, ale je tak poukładałem, wszystko wiedziałem dokładnie. Czyli każdy miał ławeczkę, wieszaki i swoją szafkę. Nie było bałaganu, każdy wiedział. I ostatnia dziura, Szewon Trautmann grał, były zawodnik ze Stalu. Wieszam mu tą właśnie u góry, wszystko mi pasuje, naprawdę wchodzi mniej więcej, tam pamiętam jedną ławeczkę trzeba było gdzieś tam skrócić, więc ją skróciłem tak, jak potrzebne było. Ławeczka mi weszła, wieszam to, dziura, pięknie, dziura, bach, wbiłem się w ciepłą wodę. Ale nie, jak znam Ciebie, to miałeś wielką radość, że możesz to naprawić. No nie było takie łatwe, wiesz, to trzeba było nałożyć mufę. Nie, przyjechał po prostu znajomy hydraulik. Później to zrobił, ale wiesz, trzeba było ogarnąć to szybko. Ciśnienie, zawór, zbiorniki, że tak powiem, ciśnieniowe i tak dalej. Więc przytomnie poleciałem, powyłączałem, wiadomo, tą wiertarkę miałem, wyłączyłem ją. Całe szczęście szatnia w Avelino miała coś takiego, że ona była bardzo płaska i na samym końcu był basen. Więc ta woda, bo jak położyłem, wiesz, ręczniki, gdzieś jakoś ona zaczęła tam ściekać w tamtą stronę. Szybko pobiegłem, podkręcałem wszędzie ciepłe wody, żeby to ciśnienie jak gdyby gdzieś poszło indziej, a nie tutaj waliło. Zakręciliśmy zbiorniki, tylko że te zbiorniki miały ze 2000 litrów, więc wiesz, zanim to ciśnienie opadło, no to trochę to trwało. I na drugi dzień z rana przyjechał hydraulik, zapłaciłem, pamiętam, chyba 20 euro za to. Po prostu, wiesz, trochę musiał odkuć, to były rury Pexa, więc założył mufę, skręcił to wszystko, żeśmy tam, wiesz, zrobili. I na początku nie mogliśmy jeszcze, bo nie wiedzieliśmy, czy cieknie, czy nie. Powiesiliśmy lupo, znak akurat Avelino, czyli takiego, wiesz, wilczka mieliśmy. I plakat powiesiliśmy, mówię, dobra, niech wisi. No więc wiesz, są tego typu rzeczy, się zdarzają, ale zawsze jak mówisz, wchodzę do szatni po prostu, no są pewne rzeczy, które od razu gdzieś mnie tak... Kręcą. No. Kręciło Cię też przez całą karierę, nie wiem, ale na pewno przez ten tutaj kilkuletni pobyt w Włocławku. I moje pytanie w tym kontekście, która rola ważniejsza, kapitana, wicekapitana w zespole, czy admina na grupie WhatsAppowej? Nie, kapitan jest zupełnie inną kwestią, wiesz. Oczywiście, admin... to jest kwestia tak. Na serio, ale wiesz, o co pytam. Pytam o...
Nie, dla mnie na pewno wyróżnieniem większym i tym był kapitan drużyny, bo mimo że nawet nie jestem, czy nie byłem, tak, kapitanem drużyny, to gdzieś, jak to zawsze Igor ładnie ujął, jesteś w tej radzie. Co-captain. Tak, co-captain i tak dalej. Ja mówię, nie muszę być co-captain i nie potrzebuję tego nazewnictwa, bo wszyscy, wydaje mi się, że wszyscy doskonale wiedzą, w szczególności mówię o zawodnikach, którzy ze mną grali, czy to była reprezentacja, czy to był klub, że jeżeli cokolwiek trzeba zrobić, naprawić, pomóc i tak dalej, jestem dostępny. Jeżeli nie mam jakichś innych rzeczy, to ja zawsze temu komuś pomogę. I oni doskonale zdawali sobie z tego sprawę i niejednokrotnie też udowadniałem, że tak, że oni mówią, no tak, no. Ja głupi nie poprosiłem Szymona. Ja mówię, no widzisz, i mówię, straciłeś te kilka dni lub kilka godzin, cokolwiek i na pomyślenie. A ta grupa na WhatsAppie? Ta grupa na WhatsAppie, no to wiesz, to... To też miała służyć dbaniu o atmosferę. Dbaniu o atmosferę, dokładnie. Przesyłanie jakichś różnych, wiesz, głupich filmików, muzyki, śmiania się, przesyłania różnych zdjęć w różnych dziwnych sytuacjach, wiesz. Jak kolega zaśnie na przykład na lotnisku na popielniczkę tak zwaną. Wiesz, no to jest to, żeby ludzie właśnie nie przychodzili, no można powiedzieć, do pracy na zasadzie tryt. Wchodzę, dobra, robię swoje, wychodzę, tryt, dziękuję i wiesz. I to jest taka monotonia. Tutaj jesteśmy drużyną. Nie musimy się uwielbiać, kochać, spędzać ze sobą czasu i tak dalej poza boiskiem. Każdy ma swoje życie, swoje rodziny, swoje pasje, swoje zainteresowania. Chociażby, nie wiem, Almeida uwielbiał tam sobie muzykę tworzyć. Wiesz, no mówię, są różne zainteresowania i każdy jest z nas inny i różny. Ten czas wolny też spędza inaczej. A tutaj jak jesteśmy razem, no to wiesz, fajnie czasami się po prostu coś pośmiać, żebyśmy czuli, że jak przychodzimy do tego miejsca, to czujemy się swobodnie. Możemy zapomnieć o tym świecie, o tej szarości, że tak powiem, to co zostawiamy za halą, tak? O tych problemach. Chcesz pogadać, to czasami wiesz, ktoś podejdzie, pogadasz. Uzewnętrznisz się. Takie, a propos właśnie tego budowania atmosfery, teraz pytanie już nie taki strzał krótki, tylko pytanie zupełnie na serio, bo czy miałeś także z perspektywy czasu mijających sezonów, czułeś, że z tym młodszym pokoleniem dogadujesz się coraz słabiej, że może jest tak, że oni już tego dziadka Szymona mają nawet trochę dosyć, że już dobra, już skończ o tej szatni, już my tutaj przyszliśmy pograć basket. Miałeś coś takiego? Albo spotkało cię kiedyś coś takiego, czy nie? Wiesz co, byli tacy zawodnicy, nie będę wymieniał, którzy, jak miałem z tym problem, to po prostu podszedłem i powiedziałem krótko, wiesz, że jestem majsterkowiczem, i podchodzę do ciebie i mówię, posłuchaj, to i to. Na przykład chodziło mi też, na przykład, nie wiem, po meczach pranie pani Małgosia. Nie może dźwigać, masz to zrobić, i tak dalej. Ja? Coś? Cokolwiek? I raz gdzieś komuś coś umknęło. Ja nie mówię tylko tu, gdziekolwiek indziej. Ja mówię tak? Ja mówię, posłuchaj, miałeś kiedyś buty związane na trytytki? Nie rozwiążesz ich tak łatwo. Albo będziesz chciał je zawiązać. No się nagle okaże, że masz wszystkie sznurówki poprzecinane. Więc jeżeli ja tobie mówię teraz normalnie, że masz to zrobić, bo mówię, ja przez 2 lata w Albie Berlin byłem najmłodszy i po całej Europie woziłem, że tak powiem, taki kuferek, że tak powiem, z VHS-em i tak dalej dla trenera, gdzie bardzo mnie to wkurzało, bo czasami musiałem się tłumaczyć, że mam plecak i mam jeszcze kuferek, a mogę mieć tylko jedną sztukę. To mówię, zrób to. Proszę cię dzisiaj grzecznie, zrób to i nawet jak ci się będzie bardzo spieszyć, to zrób. To ładne. Szymon, najlepsza piątka złożona z graczy Anwilu Włocławek. Według mnie. No nie według mnie. No nie wiem, pytam się. No według ciebie. No, za nami jest drużyna 30-lecia. Nie, twoja, mówię o gościach, z którymi grałeś przez te kilka lat. Złóż piątkę. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, bo no niestety ma czasami niewygodne pytania. Dokładnie, to nie jest łatwe. Czasami jestem gadułą, esencja. Więc się nie obraźcie, jeżeli was nie wymienię, to was nie wymieniłem, bo no jest 5, tak? Rozgrywanie, no wiadomo, jest Kamil, to jest oczywiste. 2. Jest to tutaj miałbym problem. Oczywiście jest Chase, był powiedzmy Lido, który mógł grać na tej 2, czy Roten, tak? Ale no po prostu mózg tych zawodników po prostu mi nie pasuje do tej 5. Mam problem z tą 2, jeszcze do niej wrócę. 3 na pewno Iwan Almeida.
na czwórce, tak jak grałem. Wiesz co, no był Walerii Lichodej. Był naprawdę jak ten niedźwiedź i potrafił. No i miałbym kłopot, bo uwielbiam Josipa, ale nie wiem, czy Jones nie był lepszy, nie był wartościowy, więc tutaj, wiesz, tutaj miałbym zagłostkę, tak? No i z tą dwójką no jest mi ciężko, bo są ludzie, których cenię bardziej. Oczywiście, są ludzie, którzy zdobywali ogromną ilość punktów, chociażby jak Chase, ale na przykład nawet teraz, nie grający aż tak dużo, na przykład Igor Wadowski, który jest, widzę twoje zaskoczenie, na przykład ja go cenię za to, że ma serducho do zapierdzielania. Nie jest może wielkim talentem, nie jest może jakimś rzucającym nie wiadomo co, ale ja pamiętam wtedy, jak graliśmy ten pierwszy sezon, to Igor, podobało mi się to, że on wchodził i po prostu gryzł ten parkiet. Ile dostał, tyle dostał, nie kłócił się, po prostu grał, tak? Ale mówię, no ciężko jest, wiesz, wybrać. Musiałbym, wiesz, naprawdę mieć listę i sobie... Nie przestawiam ci pistoletu do głowy, ale jakbyś rzeczywiście miał tą piątkę skompletować. Mamy Kamila, mamy Iwana, mamy Waleria i Josip, łamane na Sean. No i tutaj wiesz co, tutaj mówię, no dałbym raczej Chase'a, bo był takim zawodnikiem, który naprawdę potrafił wziąć dużo na siebie. Chociaż czy to na przykład Chris Dove, który też był dla mnie rewelacyjnym zawodnikiem i zresztą co pokazuje jego też kariera, tak, że naprawdę bardzo inteligentny zawodnik, bardzo mocny. Broussard też mi imponował, też bym mógł Chase'a zamienić na Broussarda, który, wiesz, grał na różnych pozycjach, więc wiesz co, każdy z nich ma to coś i ciężko mi by było wybrać, oczywiście, nie wiem, jestem trenerem, mam budżet i teraz staram się, że tak powiem, to wszystko poukładać. Na pewno był wybór numer jeden i wybór numer dwa, oczywiście. Tak? To też czasami się wiąże, ok, no dobra, ten chce tyle, no dobra, no to postaramy się pójść w tym kierunku, no bo na to mnie na przykład na ten moment stać. No ale to też nie o tym, jakby bardziej to jest no, zabawa, ale... żeby to gdzieś nie, no tam tak, jest naprawdę ciężko, żeby, wiesz, żeby powiedzieć dokładnie to nazwisko. Okay. No, bo na przykład Michała Ignerskiego też od razu dałbym, wiesz, na czwórkę, mimo że graliśmy krótko, bo tak trzeba to nazwać, bardzo krótko, ale bardzo ceniłem to, że mogłem z nim zagrać, bo pamiętam, znamy się od naprawdę bardzo długo i to jest w wieku 16-17 lat, gdzie żeśmy się spotkali, pamiętam też, byliśmy na kadrze razem w Spale, razem w pokoju akurat, więc to te lata gdzieś przeleciały nam, te nasze kariery i Michał doznał kontuzji. Co bym powiedział, we mnie wzbudziło jeszcze większą agresję, pasję, zaangażowanie, mimo że i tak było wysoko, bo tutaj ja sobie tego nie odbieram, i skupienie na tym, że ten medal i ten puchar musi być nasz. Bo Miśkowi brakowało tego w jego karierze. I tak. To było też moją, że tak powiem, gdzieś kwestią do zrobienia, skupienia się, bo bardzo mi zależało na tym, żeby Misiek miał jednak ten medal, bo wiem, jak to jest po prostu doznać kontuzję w jakimś takim do dupy momencie. Do dupy momencie. Chwila w Anwilu, którą chciałbym przeżyć ponownie. To będzie to? Tak, na pewno wzniesienie, wiesz, pucharu, ale bym powiedział wzniesienie pucharu jako kapitan w drużynie, zdobycie pucharu Polski i podniesienie tego jako kapitan. Jak i również jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. Pełne zaskoczenie, kiedy zostałem wybrany najlepszym zawodnikiem Superpucharu. Ja pamiętam, bardzo to przeżywałeś, byłeś bardzo szczęśliwy wtedy. Tak. Bardzo, bardzo, tak. Dokładnie. Bo to była, można powiedzieć, w karierze zawodowej, oprócz tego właśnie tam gdzieś zawodnika miesiąca, coś takiego, w takim jednym, wiesz, evencie, że zdobyłem nagrodę indywidualną. Nie było ich za dużo. I to mnie bardzo, naprawdę bardzo, bardzo ucieszyło. Jak rozmawialiśmy jeszcze ileś tygodni wcześniej przed tym twoim uhonorowaniem, które się wydarzyło kilka dni temu,
i porozmawialiśmy o tych ramach, które zostaną ci przekazane i czy liderki je wniosły na parkiet, to wymienialiśmy. Mistrzostwo jedno, mistrzostwo drugie, puchary, superpuchary i tak dalej, i tak dalej. I jakby na tym skończyliśmy i ty sam powiedziałeś, jeszcze MVP superpuchary. Dokładnie tak. Tak było. Moment w Anwilu, o którym chciałbym zapomnieć. Już chyba powiedzieliśmy, to był ten trudny moment i Warszawa. Okay. Chociaż bym powiedział, jest jeszcze jeden moment. Wyjazd do Radomia. Spotykamy się tutaj na porannym treningu. Który sezon? W ogóle nie wiem. Nie wiem. Zaraz będziesz wiedział. No. Daj mi dokończyć. Proszę. I się dowiadujemy, że liga jest zawieszona, wszystko, pandemia się na nas zwaliła i tak naprawdę, wiesz, przychodzisz na trening... A dwóch naszych kolegów już jest na lotnisku. Tak, nie, oni już lecą. Oni już lecieli. Eriki i Chris. Tak, no bo oni wysłali nam gdzieś wiadomość około 7-8 rano. Znaczy nie, no, że oni już siedzą w samolocie, czy cokolwiek, sorry. O tyle Chris zachował się, można powiedzieć, fair. Napisał, przedstawił sytuację, mówi, przepraszam. Tak. Ale panowie, no sorry, jest taka sytuacja. On się bał. Dlatego on powiedział, przepraszam, musicie mnie zrozumieć, tak dalej. Lido? Nie odezwał się do dzisiaj. No. Chciałbym powiedzieć, że wywalone. Po prostu totalnie. Mam tu jeszcze jedno pytanie. Czy pograłbyś, gdyby nie ten bark? Jeszcze, ale to powiedziałeś już na początku, więc mam jeszcze dosłownie 5 szybkich zagadnień. I Artur, jak my stoimy z czasem? 50 minut. Okej. Okay. Do godziny. Miało być do godziny, więc tak. Jest szansa, że się wyrobimy. Poczekaj, mówili ci 2-3. Nie, jest szansa, że się wyrobimy. Może być Anvil, ale może być też ogólnie o karierze. Cieszę się z tego, że... Dokończ zdanie. Że zakończyłem karierę na swoich warunkach i mogłem rozegrać to ostatnie spotkanie. Naprawdę zakończyć to wszystko z wysokiego C. Żałuję, że... To już nie zostanie we mnie. Wiem, ale to po co wylewać? Nie wylewać, tylko... No, czego człowiek żałuje? Żałuje człowiek wielu rzeczy, więc to, co ja żałuję, czy to, czego... To, co jest gdzieś, niech to zostanie we mnie i po prostu niech to tak będzie. Marzenie, które spełniłem podczas kariery. Marzenie, które spełniłem podczas kariery. Wiesz, trzeba było się cofnąć o te 25 lat, że tak powiem, przed karierą, jakie były marzenia. Ale dostałem się do NBA, więc jakkolwiek by to zabrzmiało, byłem w drafcie, poznałem wielu wspaniałych ludzi. Widziałem Michaela Jordana, rozmawiałem z nim, Phila Jacksona, LeBrona Jamesa, z tego samego draftu jesteśmy, więc wtedy, powiedzmy, w Polsce, wiesz, przed tym wyjazdem, przed 2000 rokiem, to mówię, tego nawet nie było, że tak powiem, w gazetach, tak? Mogłeś to gdzieś tam przeczytać, ewentualnie człowiek się budził czasami o tej 4 w nocy, hej, hej, to NBA. I to wiesz, no, to jest marzenie każdego małego koszykarza. Zagrać w NBA. No, niewielu się udaje, mi się udało, więc to jest, wydaje mi się, że to jest to. Cel, którego nie zrealizowałem podczas kariery. Nie rozegrałem ani jednego spotkania w NBA. Bardzo chciałem i byłem bliski też tego, bo dostałem propozycję kontraktu niegwarantowanego. Tylko że mówię, no moja świadomość, nie mogłem sobie wpisać w Google, co to jest kontrakt niegwarantowany, weź mi powiedz, tak? Wiesz, przeczytałbym, wiedziałbym coś. Nie mam też pretensji do agenta, czy do rodziców, do taty, którego świadomość, że tak powiem, o koszykówce, w szczególności NBA, no była żadna, tak to nazwijmy. Gdzieś się przestraszyłem, że kontrakt nie gwarantowany, czyli mogą mnie zwolnić, potem roboty nie znajdę, co, będę się tułał po świecie, nie wiadomo, wiesz. Dzisiaj wiem, że to było błędne myślenie, tak to nazwijmy, ale wtedy takie miałem. I szkoda, że może nie podjąłem tego ryzyka. Taka decyzja po prostu i tyle. Szkoda. Gdybym miał ten bagaż, to jest niemożliwe, ale gdybym miał ten 25-letni bagaż wtedy, kiedy zaczynałem sportową karierę, to co zrobiłbym inaczej? Na pewno wiele rzeczy, ale to trzeba żyć. Decyzję się podejmuje raz. Czy pójdę w prawo, czy pójdę w lewo, tak? Pokazuję specjalnie odwrotnie, żeby Państwo widzieli, które to prawo, które to lewo. To z tą decyzją musisz żyć. Nie możesz się cofnąć, że tak powiem. Jak
rzeka płynie, to nagle jej nie zawiniesz, chociaż Chińczycy próbowali niejednokrotnie, ale ona już dalej płynie, czyli to życie dalej się toczy. I wtedy oczywiście może gdzieś tam inne decyzje, ale tą decyzję, prawo, lewo, A, B, góra, dół, cokolwiek, już podjąłeś. Czy jest warto do tego wracać? To jest nauczka. Każda. Czy dobra decyzja, czy zła decyzja. Ale to jest nauczka dla ciebie, że podjąłeś daną decyzję i teraz życie toczy się dalej. Dalej z tym żyjesz i czujesz się albo dobrze, albo źle, albo cokolwiek. I kolejne decyzje, i za chwilę kolejne. Więc to jest, bym powiedział, wiesz, przez całą karierę masz takie, wiesz, rozgałęzienie. Szymon Szewczyk, może jeszcze wrócę, czy już jestem emerytem sportowym? Nie, sportowym na pewno nie. Wrócę, ale w innej roli. Czyli jeszcze będzie okazja z tobą się spotkać raz, drugi, trzeci przy sporcie? Tak, jak najbardziej. Wiesz, nie wiem, czy to wytniesz, czy też nie, to już od... Nie chciałbym wycinać nic. Nie, przeklinać nie będę, spokojnie. Jest pomysł na to, żeby robić różne projekty sportowe, w szczególności dla dzieciaków. Chcę zacząć przygodę, tak to można nazwać, z obozami sportowymi dla dzieci. Będę zaczynał na razie tutaj w okolicy dla Kujawsko-Pomorskiego. Zobaczymy, jak, co z tego wyjdzie. Tak? No bo pomysł mam, ideę mam, miejsce plus minus mam. Gdzie chciałbym to robić. Zobaczymy, czy to wszystko po prostu pyknie, no bo wiadomo, to, że ja chcę, to jest jedno, ale chcę, żeby te obozy koszykarskie i tutaj nie mówię, że jakieś będą ekstra, to będzie najlepsze, top i tak dalej, nie. Ale wiem, czego mnie nauczyła kariera, wiem, jakiej etyki pracy. Syn Emilio i cała jego drużyna, czy to jest teraz Astoria Byczkowosz, czy wcześniej MKK Chełmno, w której gdzieś tam uczestniczyłem również jako trener, czy asystent trenera, jakkolwiek, czy u Wiktorii nawet wcześniej w Jokerze świecie, kiedy pomagałem i z dziewczynkami jak gdyby byłem bardziej odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne, tak to nazwijmy, jak gdyby ładnie, to wiedziałem, na co zwracać uwagę, gdzie są błędy, poprawiałem te błędy, cały czas tłumaczyłem, dlaczego mówię do ciebie, że powinieneś to robić w ten sposób, żeby zawodniczka czy zawodnik zrozumiał, co może osiągnąć. I bardzo mnie cieszyło i bardzo mnie cieszy właśnie współpraca wtedy, kiedy dzieciaki widzą tą różnicę. Ona czasami zajmuje miesiąc, dwa, pół roku, rok, ale po pewnym czasie, czy do dzisiaj, te osoby mówią, dzień dobry trenerze, jak tam, co tam i tak dalej, dziękuję. Więc wiesz, są te takie momenty, kiedy nawet od klubu nie dostajesz nic, od człowieka, któremu pomagałeś, nie dostajesz nic takiego, dobra, dziękuję, co nie? A tu przychodzi ci jakiś chłopczyk, że tak powiem, i sam, że tak powiem, zrobił torcika i ci daje w podzielce. Więc no wiesz, no, czy jakąś laurkę, czy coś tego. To są ważniejsze rzeczy w życiu, które są piękne. A teraz, no jak gdyby, no chciałbym to robić profesjonalnie, wiadomo, jakoś komercyjnie, tak? Ale z tym, żeby szkolić i podnosić nie tylko umiejętności sportowe, ale też świadomość tych dzieciaków, bo kariera sportowca może nauczyć cię wiele. Dyscypliny, tak, zachowania, to o czym rozmawiamy, szacunek do drugiego człowieka i chciałbym to wpajać też innym dzieciakom, bo Jest to dla mnie ważne. Wydaje mi się, że też gdzieś, wiesz, człowiek swoją cegiełkę, jeżeli chodzi o moje dzieci, gdzieś tam, wiesz, dołożyłem. I one też nie są idealne. Ja też byłem, że tak powiem, poszczelony, tak to nazwijmy, i niegrzeczny. Szymon buja się na Bramie Gwiazdowej. Akurat mi przypomniała się uwaga w dzienniku, albo bije kolegę krzesłem. Buja się na Bramie Gwiazdowej, to ładne. Nie, no tak, ale to jest, wiesz, pół żartem, pół serio. Każdy z nas ma gdzieś to coś tam za uszami, ale chciałbym z tym wystartować. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będę miał przychylność wielu osób, bo chciałbym to robić i robić to przede wszystkim dla tych dzieciaków. Robić to profesjonalnie, robić to dobrze, żeby feedback, czyli
rodzic, który ewentualnie przyjedzie po takim tygodniowym obozie, będzie miał ode mnie pełen obraz, że tak powiem, dziecka swojego, to dziecko będzie wiedziało, co ma robić, nad czym ma pracować, tak? W szczególności te elementy, które gdzieś tam żeśmy powtarzali, jak i również będzie miał pewne statystyki, tak to nazwijmy. Jakieś statystyki, które mam gdzieś w głowie i zobaczy. Dzisiaj, ewentualnie jeżeli przyjedzie powiedzmy za rok czy za pół roku do mnie i tak dalej, to wtedy te statystyki będziemy mogli sobie gdzieś porównywać pewne zachowania. Więc no mówię, chciałbym wejść na tą płaszczyznę, która na pewno nie jest łatwa, bo jest na pewno nasycenie przeogromne tych różnych obozów, kampów i tak dalej. Ale jak to ostatnio rozmawiałem z jednym z trenerów kadr narodowych, żeby to nie była komercha. Typowa taka komercyjna, wiesz, zbieranina dzieciaków, dobra, jedziemy na ilość. Nie, ja idę na jakość. Ja wolę mieć 20 dzieciaków przysłowiowo, mniej na tym zarabiać, ale mieć z tego satysfakcję i wiedzieć, że to naprawdę idzie w tym kierunku, co ja chcę, bo jeżeli za coś się biorę, to chcę to zrobić, tak jak powiedziałem, chcę to zrobić dobrze do końca i żeby to miało efekt. Myślałem, że powiesz, że po karierze będziesz już tylko majsterkował, albo tam nie, majsterkował, bawił się w tego typu rzeczy. Codziennie, nawet wczoraj sobie majsterkowałem, więc i nawet najprawdopodobniej dzisiaj też bym pomajsterkował, gdyby nie wywiad i, że tak powiem, czas poświęcony Tobie i Państwu, bo samochód został w warsztacie, dlatego dzisiaj z buta przyszedłem. Zlepszony? Nie jest tak źle, tylko tak naprawdę znasz mnie, ja bym z miłą chęcią tam, wiesz, przebrał się i wszedł do mechanika, że tak powiem, do kanału i sam bym coś podziałał, chociaż nie chodzi o to, że ja mu się patrzę na ręce, ale chciałbym coś, wiesz, chcę wiedzieć, mnie to interesuje, mnie to jara. To jest dziwne, co? Ja wiem, że to cię jara, a swoim gadulstwem przerwałeś mi wątek, miałem już finiszować tą rozmowę, miałem już kończ waść, no gdzie to już było. Chciałem powiedzieć, że będziesz miał czas na majsterkowanie, być może na napisanie tej książki, być może na zrobienie tej kroniki, co twoja rodzina wycinki przez 25 lat zbierała, a tu czasu nie będzie, bo będziesz bardzo zajętym człowiekiem cały czas. Tak, tylko to wiesz co, tak, jeszcze do tego dochodzi komentowanie, nie zapomnij, bo cały czas gdzieś tam będę współpracował z telewizją jedną, drugą czy trzecią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast przygotowania oczywiście zajmują trochę czasu, trzeba, że tak powiem, się przygotować. Wiesz, miejsce, stroje, różne tam rzeczy i tak dalej, organizacyjne. Ale wydaje mi się, że później sam ten okres oczywiście tego powiedzmy miesiąca gdzieś w lecie, no bo wiadomo, nie będzie to całe lato, tak, niech to będą obóz 1, 2, 3, to jest też kwestia zainteresowania, tak. Wydaje mi się, że moje nazwisko i to, co zaproponuję tym dzieciom i rodzicom, będzie na tyle interesujące, że z miłą chęcią puszczą te dzieci na to. Ja na pewno będę w pełni zaangażowany, to nie będzie tak, że ktoś przyjedzie do mnie i nie będzie miał ze mną styczności, czy ewentualnie ja sobie będę siedział, dobra, chcę zdjęcie, to sobie zrób ze mną zdjęcie i to będzie tyle. Nie, to będą treningi ze mną. To będą treningi typowo ze mną i ja będę, że tak powiem, to koordynował. Zobaczymy, kto jeszcze będzie mi pomagał w tym wszystkim, jeżeli chodzi o sportowy aspekt. Ale mówię, no będę dobierał na pewno ludzi pod względem takim, że pasja, zaangażowanie i nie robienie czegoś po prostu na zasadzie tryt i tyle. Chciałem powiedzieć, skoro tak lubisz hasła filmowe, bo przed chwilą padło kończ waść, że ja nie jestem godzien. To też z tego samego filmu zakończyć tej rozmowy, więc poproszę o ciebie parę słów do kibiców na koniec. Kariery Szymona Szewczyka. Dzisiaj na pewno nie zatyka mnie tak bardzo jak ostatnio. Dziękuję Wam za te wszystkie lata, za te doping, za te trzymanie kciuków, za te nerwy, które mieliście szarpane przez nas i przeze mnie. Ale naprawdę jesteście tym szóstym zawodnikiem. Wspierajcie tą drużynę, bądźcie z nią, bądźcie zawsze gotowi na ewentualną porażkę, ale to, jak my doceniamy to, zaufajcie mi, to jak my doceniamy to, kiedy czujesz, że ta drużyna jest za tobą, co wy zresztą pokazujecie niejednokrotnie,
Klub Kibica, który robi prześwietne oprawy. I to też jest apel do Was. Szanujcie to, co oni robią, bo bardzo często jest tak, że jest niszczona ta infrastruktura, a potem w telewizji, czy w gazetach, czy na portalach można oglądać naprawdę prześwietne widowiska i to właśnie dzięki nim i Wam, kibicom, my z parkietu widzimy ten obrazek zupełnie inny. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście, za to, że będziecie. Niejednokrotnie się spotkamy na pewno na tym szlaku, czy mnie będziecie słuchać, czy oglądać, to się okaże. Ale to było naprawdę rewelacyjne. 25 lat zawodowej kariery, zakończonej tutaj, we Włocławku.